Także siemka, siemka, z tej strony Agrorolnik TV. I dzisiaj, jak widzicie na wstępie, piękny nowy nabytek, którego już od dawna chciałam kupić. Naprawdę bardzo ładny. Ursus 1934 Robert. Kto ogląda go, to wie, jakim byczkiem jeździ. Najchętniej to w realu bym chciał odkupić od niego, taki piękny jest ten ursus. Szczególnie te felgi czerwone. Plus lemken, bo dostaliśmy 200 tysięcy. Jakiś tam bank nam udzielił za darmo, tak? Bo podobały się moje filmy i w ogóle. Pozdro dla tego, co tak napisał. I tak, kupiliśmy siewnik lemkena, tamten sprzedaliśmy. Ursusa pięknego. I beczkowo z Joskina. Nie wiem, co może jeszcze kupimy. Na razie to tyle. Taki ursus stoi, a tutaj taki piękniejszy. Piękny, piękniejszy, najbardziej piękny. Liczy. Ja ogólnie jeszcze wam nic nie mówiłem, ale przez te dni, co nie było odcinków, tak lało, że myślałam, że powódź będzie. A wiecie, że to tutaj są te świętokrzyskie i tutaj są takie górzyste tereny. To tym bardziej łatwo, żeby woda stała. I takie za domem woda stoi, że... A, jak zobaczycie, to nie wiem. Nie wiem, czy ten ursus da radę przez to przejechać. Czekajcie, nie może się dostępić. Chyba będziemy musieli zmienić kulatuza. Ten obciążnik trochę przymały. Ma. Nie, no pięknie, nie powiecie, że nie. Teraz. Lemken ładny. Ciecie 35 odcinków z tej serii, także... Znaczy teraz jest maraton tygodniowy albo dwutygodniowy, napiszcie ile chcecie, żeby maraton trwał. Tydzień czy dwa tygodnie? Teraz od was to zależy, napiszcie. Polecam stać łapki, które są nas dzwonem. Bo to mnie wspiera do dalszej nagrywania, dalszego nagrywania. Leci na Szczecin. Chcecie zobaczyć deski rozdzielczą? Patrzcie. Odświetla się kierunkę, widać. Ja 40 jedzie. Co, jedziemy, tak? A, już znowu wypadek. Spadki. Taki zestawik. Dziękuję bankowi za to, że stał mi taki coś do kupienia. Naprawdę bardzo super sprzęt. Jeszcze nie robiłem, ale wiem, że będzie fajnie. No i zastanawiam się nad... Tak trochę zremontowaliśmy tą 60 niby, ale ona się robi już coraz mniejsza, ta 60. I ona już traci siłę swoją. Już to zobaczyłem, jak jeździłem z przyczepu. Nie dała rady. Także naciągnęła tylko 4 czy tam 5 ton. To nigdy nie jest aż tak dużo. Nie dało rady, także myślę nad sprzedażą. Wtedy fen będzie najmniejszy. Dzisiaj sobie lecimy z orką.
skosiłem już wszystkie pola poza odcinkiem. Także już jest po żniwach. Najlepsze jest to, że ta orka właśnie nawet wiecie gdzie. Tam z tyłu. Patrzcie jak go nosi na cenę. Pół piątka. Wiem, że to może mały do niego. Dla niego to nawet obrotowo by dało radę zauważyć. 190 koni, ale ta piątka będzie dobra. Jeszcze. A co grabiarka robi? Jakiś murzyn chciał mi ukraść. O nie. Żartuję oczywiście, nic nie mam do żadnych murzynów. Wyciągniemy ją. Ursus tu stoi. Sterta, no i patrzcie. Taka była zlewa, że tu wszędzie błoto jest. Patrzcie, co to na tym polu się dzieje. Ja nie wiem. Boję się, jak to będzie. Zaczynam od środka jakoś. Jakoś tak. Nie do rady, to nie wiem. Będziemy naokoło. Patrzcie. Chyba nie ma sensu, wiecie. Ja ogólnie jak będę tak orał, to te błoto mogę nawet wyorać, ale to on nie da rady. No! Haha! Czybym siedział już pierwszy raz? Patrzcie, już się cały uwalił. Wiemy jakoś, pewnie opuszczał i podnosił. Może da radę. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Arena! Dawaj, 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 dasz radę! Nie da rady przez te błoto jeździć. Za duże jest. Może spróbujemy bronować to i to tym Ursusem. 60 to nie ma mowy. Dawaj! Robię miniaturkę. Patrzcie, już jest blisko wyjechania. Tu już nie ma błota, tylko z tyłu. Dopiero go kupiłem, już cały jest brudny. Może hol spróbuję kupić? Wyciągnąć, czy je tylko mam jakieś. Powinienem mieć niby. Tutaj powinien być hol. Jest. To jeszcze spróbuję. Nie ma co go męczyć. Biorę Ursusa. Widzicie, próbowałam nim wjechać w te błoto. Spółkę. No co jest z tą grabiarką? Ona jedzie do przodu. Leż tam. Co jest popierdzielona jakaś? Jak tego się używało? Hmm.
Tak, ja to mogę sprzedać. Czekać! Czy da radę wyjechać? No nie, w kółko, w miejscu się tylko kręci. Może tylko da radę wciągnąć 16. Dał radę, dobra. Pół gotowy będzie 16. Tutaj postawię na razie. Biedny Ursus, taki ładny, był amerykański. Są to polski. Jadę naokoło. Aaa, błoto! Jadź! Nie wytrzymie! Chyba będziemy omijać to błoto. Że on, nie wiem, czy on z dwójką by sobie dał radę po tym błocie. Nawet tu błoto. Nie wierzę. Patrzcie, tu jest te największe błoto, tam dalej nie ma. Naprawdę tu jest jeszcze błoto? Dobra, ciągnęłam go chyba. No, co to tyle tego było? Na tamtym polu też widzę, że błoto trochę jest. A jak jest? Dobrze, obrotówki jeszcze nie kupowałam. Bo jeszcze mam 90 tysięcy. Mam 90 tysięcy, właśnie. Napiszcie, co mogę za to kupić. Bo nie wiem, co mogę za to kupić, tak myślę. Przorajmy, nie jedźmy w te większe. No jeszcze go totalnie zakopię tak, że się i tamtym zakopię. To już będzie w ogóle. Błoto od razu zniszczyłem. Gdzie ja, żebym wjechał? Się zapatrzyłem. Nie tymi kołami. Za duże błoto. No to, jak zakopię Ursusa tego, to... To ja nie wiem, co wtedy zrobimy. Fent raczej nie da rady. Już siadł. No to ładnie. No to. Bardzo fajnie, to co, kolejny hol kupujemy. Mogłem tu nie jechać. Żałuję.
co, idziemy po Fenda. Czy ciągniki na polu już będą? Bardzo, bardzo fajnie. Tędy pojedziemy. Oj, to chyba sobie w tym odcinku nie pooramy. Albo pooramy, tylko ominiemy. Oj, jakie to czasy nastały, żeby aż takie było, to było. Uj, to by się nie zakopał. To? Jakie się tylko. Kolejna miniaturka. Ale idzie, idzie, da radę. Ora, jeszcze błoto. Oj, tak. Orej. Dobra, odczepię, da radę już. Czasy nastały, że... Dobra, dwa ciągniki w pogotowiu. A jakie to pora, to ja nie wiem. Ale może trochę przyorę chociaż te błoto. To nie będzie aż takie duże. To by było już dobrze. I cofamy. Próbowało tak na to wziąć lekko. Znowu siedzę, nie no. Nie wytrzymię po prostu. Nie będę chyba już w te błoto w ogóle jechał, bo się wydaje. Lepsze rozwiązanie. O ja pierdzielę. No, to dwa obok siebie już sobie stoją. No, zbierzemy Fenda. Nie wytrzymam, nie. Już mi się płakać zachciało. Spróbujmy to ominąć, błoto. Ominąć. Jeszcze tu jest. Jadź! 60 nie da. Nie rób ze mnie sobie jaj. No, i myślę. Najpierw wyciągnijmy tego. No, to gdzieś się wszystkie trzy ciągniki wymagają. A ty co, tu już się kopać chcesz? O, jedź, worej pole. Worej. Daj mu tam gazu. Dawaj, 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 dawaj. Przez błoto. Thank you.
rady już. No gdzie ja w Łodzi? A jeszcze stanąłem w Łodzi. Ale odcinek. Ja tego nie nazwał, ja tego nawet oraniem nie nazwał, tylko bawieniem się w błocie. To i zobaczmy. Z drugiej strony. Patrzcie, jak ja to w ogóle zrobiłem. To ani prosto, ani krzywo, tylko trochę tu, trochę tu. Po co się tu pcham? Oj, chyba wam się ten film nie spodoba. Patrzcie w menu. Puszczę go chociaż. Ja bym go nie gasił, ale trochę paliwa mi szkoda. Czyżby znowu dwa siadły? A, no sprostuję. Chyba idzie. Powoli, ale idzie. Patrzcie jak siadł. Ale idzie. Przeorałem te błoty. Dobrze, że kupiłem 19, bo jakbym tamtego zakopał i tamten by się zakopał, to nie wiem, co bym musiał robić. To totalnie nie wiem. Sobie. Oj. No i chyba nawet przez to nie będę jechał. Tak, tu hamuję. Tak olec. Akcja. Już tu 24 minuty trwa. Wiecie co, chyba dużo w tym odcinku nie zrobiliśmy. Ale ja już się będę z wami żegnał. Jeżeli chcecie dalsze części maratonu, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie, ile on ma trwać, tydzień czy dwa. Także trzymajcie się, cześć, pa, pa.